Witam fanów moich wędrówek. Dzisiaj jestem, jak widać, nad rzeką Wartą pod Częstochową. No i tutaj mam pewne do zaprezentowania pewne ważne odkrycie botaniczne, ale póki co obserwuję, jak żeruje łabędź. I krótkie pytanie, po co łabędź ma tak długą szyję? O właśnie, wtedy widać, że żeruje po dnie, zajada przysmaki z dna rzeki, chociaż w tym roku jest bardzo niski poziom wody. A więc tutaj przejdę szybko wzdłuż tych gęstych traw. No i tutaj to odkrycie chcę zaprezentować. Rzadkie odkrycie, którego szukałem przez 3 lata. Tutaj wędrowałem wzdłuż tych brzegów rzeki i szukałem osobliwości botanicznej. Oczywiście wcześniej gdzieś tam wyczytałem, że jest takie coś, że tutaj można spotkać. Także poświęciłem 3 sezony, 3 razy każdego lipca wędrowałem, szukałem. No i wreszcie znalazłem. No i teraz będzie krótka opowieść o tym. Tutaj jest troszkę niebezpiecznie. Tutaj pokażę, co tu jest. A więc tak, w tej chwili z lewej strony jest 2 metry do lustra wody. Tutaj jest stary pień wierzby. Stary pień wierzby wiszący, taki nawis na brzegu. A tu znów 2 metry do lustra wody. No i cóż tu można znaleźć na starym pniu wierzby? Wierzba, każdy wie, jak wygląda, więc jest zielona, ma liście, to są młode pędy wierzby, iwy czy rokity. Tutaj takich wierzb jest kilkadziesiąt, no ale na jednej tylko spotkałem tą osobliwość botaniczną. No i tutaj będzie takie pytanie, jak wygląda roślina, która nie ma zielonych liści i nie ma korzeni? Jak wygląda? Czy ktoś widział taką roślinę bez liści, bez korzeni? A więc jest niezielona. No tutaj widać, jak wierzba piękne ma liście, jak się rozwija. Stary pień zmurszały, ale odbijają młode wierzby. No i na tej młodej wierzbie tutaj występuje pasożyt. A więc roślina pasożytująca na wierzbie. Jak wygląda roślina, która nie ma zielonych liści? A więc o, tak wygląda. To jest ta osobliwość. Co to jest? Co to jest? Plątanina pędów. Plątanina pędów opanowała cały krzak wierzby. Coś niezwykłego. Ja jeszcze, jak wędruję 10 lat, tutaj nie widziałem takiego stanowiska, takiej osobliwości. To jest. No i tutaj się zachwycam niemalże. Co to jest? To jest rzadkość, gatunek wymierający w Polsce. To jest Cuscuta lupuliformis, czyli kanianka wielka. Pasożyt żyjący na wierzbach, na młodych wierzbach, gdy już jest pień i duża wierzba, to nie. Te młode pędy wierzby są atakowane, opanowywane przez kaniankę. Jest lato, początek lata w zasadzie. Jeszcze tutaj nie tworzy ta kanianka kwiatostanów, tych kłąbików. Ona zakwitnie nieco później. W tej chwili to po prostu jest to szalony pęd do życia. Pędy te ma najgrubsze z kanianek, no i kłąbiki ma rzadkie raczej. Jak tutaj cykl roczny tego gatunku wygląda? Więc rozwijają się młode pędy wiosną z ziemi oczywiście i szukają oparcia, zawijają się wokół spotkanych łodyg, czyli wokół wierzby lub innych drzew, krzaczastych takich drzew, i zawijają się i mają takie przystawki, przebijają korę wierzby i zaczynają
wysysać, korzystać z soków odżywczych wierzby. I odrywają się od korzeni. Kanianka pozbywa się korzeni i później już całkowicie wykorzystuje wierzbę do życia. Niepotrzebne jej są liście, nie prowadzi fotosyntezy, a jak widać barwa tych pędów jest brązowawa, później ona czernieje. Pod jesień robi się cała czarna, ciemnieje. No tutaj już jak widać część tych pędów wierzby żółknie, liście żółkną. Niestety nie może sobie poradzić, gdyż pasożyt no, wyciąga najbardziej cenne składniki odżywcze. Co jeszcze? No więc może teraz tu z góry lekko, jak to wygląda. O, cała niezwykła, no żywa plecionka kanianki. Żywa plecionka z pędów kanianki. No może tutaj za tydzień, za dwa zobaczę, może sfilmujemy, jakie kwiaty rozwija. A więc to jest niezwykłe odkrycie. I tak już tutaj zostaniemy. Pożegnam słuchaczy. Zachęcam do wędrówek i do wyszukiwania osobliwości przyrodniczych w świecie roślin. Tak wygląda roślina bez liści. Do usłyszenia.